Siemanko, dzisiaj nowość z Lidla. Lody proteinowe o smaku peanut butter. W 100 gramach mają 163 kalorie. Tłuszcz 8,3 g, węglowodany 17,2, w tym cukry 8,4, białko 9 g. Zobaczmy, jak smakują. Jak się prezentują. Tam się one chyba rozpuściły po drodze. Słuchajcie. Jak widać, one mają bardzo dużo kawałków takich orzeszków ziemnych. I te orzeszki ziemne są mega słone. I szczerze mówiąc, to mi te lody nie smakują, bo te lody są po prostu mega słone, a w ogóle nie są słodkie. Co mi szczerze mówiąc nie odpowiada. Dla mnie taki smak 4 na 10. Są najbardziej kaloryczne z tych lodów proteinowych z Lidla. I obok smaku czekoladowego lądują, bo czekoladowych też nie lubię. Postanowiłem jakoś uratować te lody. Dodamy słodziku. I dodamy aromatu, krople słodzące, krukam czekoladowy. Okazało się, że są turbo pyszne. Trzeba je tylko trochę podrasować słodzikiem i jakimś aromatem. Wtedy będą dobre. Spróbujcie. Dzień dobry. Kalorie. Energetyk proszek 50. Sałatka owocowa 2 kg 1260. Pasztet z brokułów 620 kalorii, lody 350 kalorii, 2280, spaliłem życie 1400, ćwiczenia 200, sauna 100, chodzenie 16 km 1200, 2900, czyli minus 620 na minusie. Yo, 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 to wasz ulubiony raper z nadwisły Bully Kuli. Wtorek, 8 rano, ważenie, tabletki, idziemy do pracy. Siedemdziesiąt trzy i osiem. Cały czas 6 kg za dużo. Tu nie chodzi o ilość kalorii przyjmowanych. Tu chodzi o ilość węglowodanów, że za dużo przyjmuję. Gdybym wyciął węglowodany, to bym pewnie schudł. Że nie wycinam, to tylko żebym wyciął węglowodany, to bym musiał jeść wędlinę cały czas. Minimum kilogram dziennie, czyli minimum 24 zł i to na promce kupowanej. Dobra, to później. I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. See, 'cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down stand, man. They don't want me to change. Keep me where I'm standing. And I don't wanna.
Siema, dzisiaj kolejny energetyk od Frugo, tym razem Grapefruit Mango i powiem wam, że oczekiwania naprawdę rosną, bo ostatni Frugo był super pyszny. No i 10 kalorii w 100 gramach, 32 mg kofeiny, 4,40 kupiony w Carrefourze. Sprawdźmy, jak smakuje. Frugo wchodzi u mnie chyba na pierwsze miejsce, jeżeli chodzi o energetyki. Produkt jest naprawdę fajny, słodki, ale taki idealnie słodki. Idealnie gazowany, idealnie intensywny, taki trochę czuję się jakbym pił sok owocowy gazowany, a nie jakiś energetyk czy napój. Naprawdę jeżeli chodzi o smak, to polecam. Już drugie pozytywne zaskoczenie, jeżeli chodzi o Fruga. Mam jeszcze 6 smaków do spróbowania. No i uważam, że nawet ta cena 4,40 jest spoko, tylko żeby im się udało obniżyć kalorie, bo 10 kalorii w 100 ml to jednak troszeczkę dużo. Siema, rzut oka na kalorie, energetyk proszek 50, sałatka owocowa 2 kg 1260, 2 razy konserwa rybna 525, lody 330, dżemik 200, łącznie 2365 kalorii, spaliłem 1400 na życie, 1200 na chodzenie, 100 na ćwiczenia, 100 na saunę, 1800, minus 535. Siema, środa, dzień marzenia. Siedemdziesiąt dwa i osiem. Kurde, jakiś ten mój statyw jest chwiejny, jak namontowałem tak dużo świateł, mikrofonów na ten aparat. Chyba chciałbym coś bardziej stabilnego. Są takie fajne, takie kulkowe. Anita Wu ma taki. Anita Wu fajny kanał ma. Jak nie znacie, to żałujcie, poszukajcie sobie na YouTubie. Ona ma taki wielki, taki kulkowy. Też kupiłem taki kulkowy na Allegro za 4 dychy chyba. Ja kupiłem taki śmieć, że dajcie spokój. A i Gonciarz ma też taki fajny. Taki jak Anita. Zanim pójdę do pracy, to powiem wam o moich suplementach, bo kończyła mi się już kreatyna i w związku z tym, że jest ona tak mega droga, to postanowiłem, że już nie będę jej kupował więcej. No to strasznie dużo pieniędzy wydaję na te suplementy. A druga rzecz to przeczytałem, że kreatynę to na lato, jak się chce dociąć, to się powinno odstawić. Bo kreatyna zatrzymuje wodę w mięśniach, czy tam w tkance tłuszczowej, nie wiem gdzie, nie wiem. Ale zatrzymuje wodę i człowiek jest taki ulany. Więc może nawet dzisiaj to już odstawimy, schowam sobie. Przynajmniej na te 2 miesiące. Nie wiem, pomyślę. A druga rzecz, te wszystkie suplementy, mam ich jeszcze całą szafkę, więc długo będę je jadł, ale chyba nie będę kupował nowych, bo przestałem czuć, że one mi cokolwiek dają, a tylko kosztują masę kasy i może spróbuję bez suplementów. Zawsze można wrócić do nich, nie? Dobra, lecę do pracy, trzymajcie się, miłego dnia, pa! Zawsze będzie taki, co ci chętnie powie, że źle myślisz, że źle czujesz, źle walczysz o swoje. Zawsze będą tacy, którym nie pasuje to, co mówisz, to, co piszesz, jak swój świat kreujesz. Będą tacy, co powiedzą, miny głupie stroisz.
Krzywdy źle pamiętasz, wymyślasz, pierdolisz. Popatrz jednak na to z nieco innej strony. Oni tylko patrzą za swojej zasłony. Tak, by nikt nie widział. Stoją, podglądają, a ty gnasz do przodu i choć ubaw mają, kiedy się przewrócisz, zranisz się w kolano, to ty wciąż idziesz, a oni zostają w jednym ciągle miejscu za swoją firaną. Autor Monika Konefał.